Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Przechodziłem niedawno sobie ulicą Mazowiecką w Bydgoszczy, gdzie na jednej z kamienic widnieje taka charakterystyczna tablica upamiętniająca pułkownika Hasana Konopackiego. Hasan Konopacki. Nazwisko polskie, szlacheckie, imię tureckie jakieś, po prostu wschodnie. Otóż to był dowodzący siłami białoruskimi w wojnie bolszewickiej polski oficer pochodzenia tatarskiego. Z tatarskiej szlachty, powiedzmy. A jak to było? I to mi dało tak do myślenia, że warto byłoby tutaj jedną sprawę poruszyć. Że nam Polakom niektórzy zarzucają jakieś tam ksenofobie, nie wiadomo co, jakieś rasizmy. To jest totalna bzdura, wierutne kłamstwo. Akurat my Polacy nigdy nie byliśmy rasistami ani ksenofobami. To nie miało miejsca w naszej historii, w naszej tradycji, w naszej mentalności. Otóż szlachta polska, tak polski naród szlachecki, bo tak to się nazywało w XVI wieku, w XVII, no to się pojęcie narodu ograniczało się do szlachty, która notabene stanowiła aż 10% ludności Rzeczypospolitej, więc wcale nie mało. I to zaważyło na naszej całej kulturze, mentalności, na współczesnym również kształcie naszego narodu. Ale to było na takiej zasadzie, że była sobie szlachta koronna, czyli ci z reguły etniczni Polacy, była szlachta litewska, szlachta ruska i wspólnie oni zaczęli tworzyć, przynajmniej tak już to rozumiano w XVII wieku, jeden wielki polski naród szlachecki. I to nie tylko dla nich tam było miejsce, bo jeżeli Tatarzy otrzymywali indygenat, czyli prawo osiedlenia się w Rzeczypospolitej, automatycznie byli traktowani na równi z polską szlachtą i w ten sposób zasilali również ten polski naród szlachecki. I nikomu to nie przeszkadzało, że to byli Tatarzy, Mongołowie, że byli to Mahometanie. Oni wiernie służyli Rzeczypospolitej i jak były na przykład te dżihady wielkie, jakieś najazdy, Imperium Otomańskiego, które chciało zawładnąć Europą chrześcijańską, taka inwazja islamu, no to oni u boku rycerstwa polskiego i litewskiego stawali w potrzebie wierni królowi polskiemu, wierni Rzeczypospolitej i odpierali ten najazd islamski również, bo byli wiernymi poddanymi króla polskiego i wiernymi, można by powiedzieć, obywatelami naszej Rzeczypospolitej. I mieli pełne prawo bytu, na równi byli traktowani. I to było miejsce właśnie w Polsce, było miejsce i dla Tatarów, i dla Niemców, dla Żydów. Przecież jest wiele rodów polskich, patriotycznych niezmiernie, pochodzenia niemieckiego, bo Niemcy się polonizowali, atrakcyjna dla nich była polska kultura i stawali się pełnoprawnymi członkami narodu. Bo pojęcie narodu w naszej Rzeczypospolitej, w mentalności Polaków, nigdy nie miało zabarwienia jakiegoś rasistowskiego. Nie, to było otwarte pojęcie. Naród tworzyła wspólnota, braci, których łączyła jedna misja do spełnienia, którzy tworzyli po prostu to w poczuciu wspólnoty kulturowej, świadomości pewnej wspólnej. I rzecz znamienna, też zawsze polski nacjonalizm był wolny od szowinizmu, rasizmu czy ksenofobii. Na to w polskim nacjonalizmie nie było nigdy miejsca. I zwróćmy uwagę na to, że w narodowych siłach zbrojnych na przykład, pośród żołnierzy wyklętych, walczyli nacjonaliści polscy pochodzenia żydowskiego. To byli z pochodzenia Żydzi, nikomu to nie przeszkadzało. I oni walczyli przeciwko innym Żydom, zdrajcom, ubekom, którzy naszych bohaterów mordowali.
Po prostu tu się liczyła świadomość, tożsamość, wierność. I dlatego nie dajmy sobie zarzucić nigdy przenigdy jakiejś ksenofobii, rasizmu, czegokolwiek takiego, bo akurat my Polacy szowinistami nigdy nie byliśmy, zawsze byliśmy otwarci, a że kochamy własny naród i własną ojczyznę i że nie chcemy upadku naszej matki Polski, tylko chcemy ją widzieć wielką, wspaniałą, no to jest miłość, a nie szowinizm.